Cześć, nazywam się Szymon i lubię w Gdańsku miejsca, w którym się poznaje ludzi, w których można jeździć na łyżwach, na przykład na Amber Expo oraz inne fascynujące osoby, które się ciągle uśmiechają. Czym się pasjonuję i co mnie interesuje? Pasjonuję się przede wszystkim rowerami oraz interesuję się zjazdami ekstremalnymi i ekstremalnymi sportami. O czym marzyłem, gdy byłem małym chłopcem? Może to będzie troszkę irytujące, ale marzyłem o tym, aby być śmieciarzem, ponieważ zawsze jak się siedziało przed oknem i patrzało, jak ludzie wywożą tą niesamowitą maszyną, to było bardzo inspirujące. Jak radzę sobie z wczesnymi pobudkami? No bardzo słabo. Ustawiam mniej więcej 5 budzików, które i tak mnie nie obudzą, potem znajomy wstaje i zazwyczaj mnie dobudza, więc z tym miałem zawsze problem. Jakbym opisał swoich kolegów i koleżanki z grupy? Bardzo pozytywnie. Mam tylko kolegów z grupy, ponieważ w tym roku podzielili chłopaków i dziewczyny oddzielnie, więc dość pozytywnie ich oceniam wszystkich. Krótko się znamy, bo dopiero zacząłem, ale wszyscy są z uśmiechem na twarzy. Czy na uczelni można znaleźć dziewczynę przyszłą żonę? No tego jeszcze nie wiem, to się dopiero okaże. Kto jest najseksowniejszą osobą na uczelni? Nie znam imion, nazwisk, ale są takie dziewczyny. Są, naprawdę fajne są. Co się dzieje z zamkniętymi drzwiami akademika? Jakie są twoje teorie? No, moim zdaniem te drzwi nie są zamknięte, wręcz przeciwnie, cały czas otwarte, ponieważ wszyscy, aby ukryć się przed uczelnią, że palą, idą tam i palą tam papierosy. Sportowcy. Jaki jest twój ulubiony sport, ulubiony sportowiec? Mój ulubiony sport to NBA, koszykówka oczywiście, a ulubiony sportowiec to LeBron James. Można sobie popatrzeć, fajnie wychillować przy tym, jak skaczą i robią wsady. Wymień trzy rzeczy, których utrata byłaby dla ciebie bardzo bolesna. Przede wszystkim garderoba, w którym mam swoje rzeczy. Po drugie pieniądze na koncie. A po trzecie przyjaciele i rodzina. Dziękuję bardzo.